Następna stacja PKP Intercity. Mam na imię Mateusz. Właśnie przyprowadziłem pociąg ze stacji Wrocław Główny do stacji Katowice lokomotywą EU-160 Gryfin. Mam na imię Ula, od półtora roku prowadzę pociągi. Jestem jedną z 8 maszynistek w PKP Intercity. Mam na imię Maciek, od 6 lat pracuję w PKP Intercity. Od 2 lat prowadzę pociągi Pendolino. Dlaczego kolej? Już w szkole interesowałam się transportem miejskim, tramwajami, autobusami. W związku z tym wybrałam studia o kierunku transport. Przy wyborze specjalizacji wybrałam transport kolejowy i uczyłam się tam instrukcji kolejowych, jak projektować urządzenia, jak prowadzić ruch. Bardzo mnie to wciągnęło i kolega, który był konduktorem tutaj w PKP Intercity, namówił mnie, żebym złożyła dokumenty, bo akurat było przyjęcie na maszynistów. I złożyłam CV, no i mnie przyjęli. Moja przygoda z koleją zaczęła się w wagonach restauracyjnych Wars. Po 2 latach pracy tam dowiedziałem się, że jest nabór na licencję maszynisty. Postanowiłem złożyć papiery i udało się. Od 5 lat prowadzę pociągi w PKP Intercity. Mój tata jest maszynistą, mój starszy brat również jest maszynistą. Moja fascynacja koleją rozpoczęła się wraz z pierwszymi opowieściami taty o swojej pracy. Bardzo lubiłem tego słuchać. Bardzo lubiłem podróżować koleją ze swoją rodziną. Często stojąc na peronie machałem maszynistom, maszyniści mi odmachiwali, trąbili. I tak właściwie rozpoczynała się moja przygoda z koleją. Co jest istotne w tej pracy? Moim zdaniem trzeba być opanowanym, skupionym, podejmować szybkie decyzje i mieć podzielność uwagi. Myślę, że maszynista powinien mieć dobrą koncentrację, podzielność uwagi i potrafić zawsze zachować zimną krew. Od zawsze lubiłem podróżować, dlatego ta praca jest dla mnie idealnym uzupełnieniem. Codziennie jestem w innym mieście Polski, a jednocześnie mogę wracać do domu, do żony, córki, spędzać z nimi czas. Mimo tego, że mam samochód i prawo jazdy, zdecydowanie bardziej wolę prowadzić pociąg. Tylko Pendolino pozwala mi legalnie jeździć z prędkością 200 na godzinę. Moją ulubioną trasą jest Kraków-Lublin. Jest to trasa bardzo widokowa, momentami górzysta. Oprócz tego są semafory kształtowe, które są swego rodzaju atrakcją. Bardzo lubię tą trasę i dodatkowo jeszcze mam okazję podczas jazdy obserwować przepiękne wschody i zachody słońca. W tej pracy świetna też jest mobilność. Wczoraj byłam w Zakopanem, dzisiaj jedziemy do Warszawy, a jutro jadę do Łodzi.